Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanał Wracają Vlogi. Z Tadziem już coraz lepiej się dogadujemy, poznaliśmy się i myślę, że uda mi się teraz trochę w międzyczasie dla Was ponagrywać takich codziennych rzeczy i mam nadzieję, że wrócą regularne vlogi, czyli jeden na miesiąc, jeden na dwa miesiące. Znów pojawi się trochę treści o takim codziennym życiu moim i maluszka, trochę o domu, trochę o gotowaniu, czyli o wszystkich takich codziennych rzeczach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a dzisiaj zapraszam Was na pięknego letniego sierpniowego vloga. Robię w Lidlu Mixie nasz ulubiony letni deser, dlatego że jest ze świeżymi malinami. Ale słuchajcie, ta pierwsza warstwa, którą tutaj teraz widzicie, to jest rozpuszczona biała czekolada z serkiem mascarpone, jogurtem naturalnym i odrobiną cukru wanilinowego. A teraz wrzucam na to drugą warstwę. Ta warstwa już trafiła na deser. Jest to pire malinowe z sokiem cytrynowym i odrobiną cukru pudru. No przyznam szczerze, że od strony wizualnej się za bardzo nie postarałam, ale to dlatego, że wiem, że przy najbliższej kawie wszystkie te deserki zostaną zjedzone. To są nasze ulubione letnie desery i koniecznie musicie ich spróbować. Przepis znajdziecie w opisie na dole. Ja robię je w Lidlu Mixie, ale możecie je zrobić bez niego oczywiście. Wystarczy po prostu zblendować wszystkie składniki. To jest bardzo szybki, bardzo prosty przepis, a przepyszny. Słodka biała czekolada i te kwaśne maliny to idealne połączenie na lato. Chciałam Wam pokazać ten komplet, który mam dzisiaj na sobie, bo jak wrzuciłam go na stories, to pojawiło się o niego mnóstwo pytań. I ja sama szukałam tego kompletu bardzo, bardzo długi czas, bo marzyło mi się coś właśnie z takiej miękkiej tkaniny, takiej przyjemnej bawełny. Teraz te wszystkie komplety są jako muślinowe sprzedawane. I ja właśnie czegoś takiego szukałam, co jednocześnie jest cienkim materiałem i jednocześnie jest długim rękawem. Spodnie również są długie, więc na takie chłodne, letnie wieczory to jest idealne rozwiązanie. Albo na upałę tą koszulę sobie na przykład zarzucić jako rozpiętą, to jest świetne rozwiązanie. I jeszcze jedną ogromną zaletą jest to, że ten komplet ma bardzo długą koszulę, bo ona jest, można ją nawet związać, bo ona jest dotąd, ale ja sobie ją wkładam tak do środka, ma spodnie na gumie, bardzo szerokie, z kieszeniami i z mega długimi nogawkami. Żebym ja miała coś do samej ziemi, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza, no bo jak wiecie, ja mam 1,74 m wzrostu, więc jestem wysoka i to się trafiło. I niestety, tu mam dla Was złą wiadomość, bo on był niedrogi, kosztował chyba, teraz już nie pamiętam, ale maks 150 zł, ale ja go kupiłam na targowisku, trafił się taki jeden i to był taki czysty przypadek, ja byłam się tam dosłownie przejść z małym jeszcze, z mamą, z wózkiem, więc całym ekwipunkiem. I on mi się tak rzucił w oczy, już kupowałam go chyba w maju, więc no widzicie, w takich miejscach można znaleźć jednak rzeczy, które idealnie nam się podobają, ale wbijajcie w internet, bo jest tego bardzo dużo, ale ja Wam bardzo polecam, bo to jest tak wygodne i praktycznie nie ma tygodnia, żebym ja w tym nie chodziła, ja to teraz w kółko piorę, noszę, piorę i noszę. Serdecznie, ja dzisiaj witam się z Wami dopiero po godzinie 14. Skończyliśmy obiad i przypomniało mi się, że przecież miałam kręcić vloga. No ale dzisiaj nic takiego ciekawego się nie działo, bo w sumie było to głównie sprzątanie, pranie i właśnie tu czeka na mnie cała sterta prasowania, kolejne już jest w suszarce. Mały właśnie zasnął sobie, słodko śpi w wózku, mam taką popołudniową drzemkę, a ja mogę tą chwilę wykorzystać na to, żeby się do Was odezwać. Zrobiłam sobie kawę i biorę ją do prasowania, może w tle puszczę sobie jakieś szkolenie, bo nadal mam sporo szkoleń online do nadrobienia, więc coś takiego lżejszego, co można oglądać robiąc jedną rzecz jeszcze. Jednocześnie puszczę sobie właśnie takie szkolenie i biorę się za prasowanie. Mam pokazać, jaki ja mam przepiękny bukiet suszonych
No to nie są liście, to nie są trawy, między innymi trawy, czosnki i różne takie elementy. I słuchajcie, może ciężko w to uwierzyć, ale z całego tego bukietu tylko te duże elementy, ten jeden i ten tu mały, były kupione. Pozostałe wszystkie trawy to są rzeczy, które możecie znaleźć w swoich ogródkach. I teraz przed jesienią to jest dobry moment, żeby je sobie pozrywać i ususzyć i sobie stworzyć właśnie taki przepiękny bukiet. Przyznam szczerze, że kupienie takich suszonych elementów jest mega drogie. Poza tym nie znalazłam tak fajnych, tak pięknych rzeczy. A tutaj mam od teściowej, od mamy z ogródka pozrywane, ususzone, gdzieś jakieś trawy, które przy drodze można znaleźć i tworzą się takie piękne bukiety. Dzisiaj upalny dzień, więc dopiero wieczorem wychodzimy na spacerek z Tadziem. On się szykuje na taką wieczorną drzemkę, bo codziennie około 18-19 ma jeszcze taką drzemkę, zanim pójdzie spać. Nóżki fikają, na razie się bawi, ale już oczka lekko się mrużą, więc za moment pójdzie spać. Ale chciałam Wam pokazać, jaką my tu mamy przepiękną okolicę do spacerowania. Bardzo dużo zieleni, bardzo dużo terenu otwartego, mało domów, więc możemy sobie tutaj spokojnie spacerować. Nie jeździ tu też tak dużo samochodów, więc idealne miejsce, żeby wybrać się na spacer. Widzę, że w tle tutaj ptaszki robią mi konkurencję, więc idziemy się dalej przejść na spacerek. Chciałam się do Was odezwać w temacie urlopu macierzyńskiego, bo ja się cały czas zastanawiam, kto to nazwał urlopem macierzyńskim. No bo faktycznie nie chodzimy w tym czasie do pracy, z tym się tutaj zgodzę, natomiast mamy wypełniony calutki czas, calutki dzień, całą noc, każdą wolną chwilę, bo naprawdę dzieci wymagają bardzo dużo poświęcenia czasu. Im więcej tego czasu im dajemy, tym one się lepiej rozwijają, szybciej. I ja na przykład mam tak, że cały wolny czas poświęcam Tadziowi, żeby z nim jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej opowiadać, czytać książki, bawić się. I widzę, że on naprawdę się fajnie rozwija, że to wszystko ma ogromny na niego wpływ. No są takie plusy tego czasu, bo na przykład tyle spacerów, co w trakcie ostatnich miesięcy na pewno nigdy w życiu nie robiłam, więc każdego dnia idziemy, żeby się przejść, żeby Tadzio złapał świeże powietrze, to też ma ogromnie duży wpływ na mnie, więc to zdecydowanie na duży plus. Natomiast poza tym raczej nic z urlopu w tym wszystkim nie widzę. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym czasie. Czy już jesteście mamami? Byłyście na urlopie? Czy może jeszcze to jest przed Wami i jeszcze nie wiecie, co Was czeka? Chociaż tak podsumowując, bo to zabrzmiało dosyć źle, nadal uważam, że to jest przepiękny czas i zdecydowanie kolejny raz bym się na to decydowała bez w ogóle żadnych wątpliwości, bo posiadanie dzieci to było zawsze moje takie marzenie, więc no jestem przeszczęśliwa, że Tadzia mamy, że tak fajnie się rozwija, że jest taki śmieszek mały, głodomorek, chętny na jedzenie, chętny na zabawę, więc to na pewno jest przepiękny czas, mimo tych wszystkich trudności, które na pewno każda mama, każdy tata spotykają. Jeszcze jedna rzecz na plus, którą bardzo doceniła moja cera, to jest, słuchajcie, brak makijażu. Tak jak wcześniej praktycznie każdego dnia się malowałam do pracy, czy po pracy do nagrań, no to było tak, że ewentualnie w sobotę tylko makijażu nie miałam. Natomiast w tej chwili jest zupełnie odwrotnie. I właściwie makijaż to mam tylko w sobotę lub w niedzielę, albo w ten dzień, który nagrywam. Więc chodzenie totalnie bez żadnego makijażu, tylko z filtrem, to skóra naprawdę dostała takiego kopa powera i zdecydowanie jest lepiej, więc nawet powiem Wam, że trochę się przyzwyczaiłam do widoku siebie bez makijażu. Nie przeszkadza mi to już tak bardzo. Nawet teraz, jak robię makijaż, jest on dużo delikatniejszy. Myślę, że teraz też przyszedł taki trend na takie delikatniejsze makijaże, więc taki naturalny look, no make-up się idealnie w tym czasie sprawdza. No i też przynajmniej nie brudzę, nie dotykam Tadzia nigdzie tym makijażem, tymi produktami, tylko sam kremik i lecimy na dwór.
Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, wleciał delikatny makijaż, co oznaczałoby niedzielę, ale w tym przypadku akurat oznacza po prostu święto. Dla nas podwójne, bo co roku moja mama obchodzi urodziny w tym dniu, więc zawsze spędzamy ten dzień razem. Będzie na pewno fajne miejsce, będzie coś dobrego, więc może uda mi się co nieco Wam pokazać. No i widzicie, dzisiaj makijaż mega delikatny i jeżeli już jakikolwiek wybieram, to właśnie taki. Głównie pracuję tu po prostu lekko kremem BB i odrobinę gdzieś tam trochę rozświetlacza, szczególnie latem, i rozświetlacz, czy chociażby brązer, czy róż. Jeżeli aplikuję, to aplikuję zarówno na twarz, jak i na oczy. Cieni praktycznie w tej chwili nie używam. Tusz do rzęs i makijaż gotowy, taki na szybko, naturalny, delikatny, ale w takim ostatnio po prostu najlepiej się czuję. Więc zapraszam Was na kolejny dzień, podobno najcieplejszy dzień w roku i myślę, że może mieć taką szansę na niebie zero chmur i upalne słońce od samego rana. Się przetrwać prawdopodobnie najcieplejszy dzień w roku, ale naprawdę było upalnie i byliśmy w pięknym miejscu, przepyszne jedzenie, zresztą widzieliście sami, że to już wyglądało obłędnie i smakowało równie dobrze, więc fajnie spędziliśmy dzień, bo tam była klimka, więc było fajnie chłodno. Po powrocie od razu schowaliśmy się w domu i dopiero jest teraz godzina 20 i dopiero wychodzimy na spacer z małym, bo słuchajcie, wcześniej się po prostu nie dało, a jutro od rana ambitny plan, jedziemy z Tadziem na basen, bo słuchajcie, od września zapisałam go na takie zajęcia organizowane, takie oswajania z wodą, nauki powoli pływania, przyswajania go do tej wody, do pływania, więc jutro jedziemy sobie sami tak wcześniej, żeby trochę już się do tej wody przyzwyczajał. Pierwszy basen mamy już za sobą i małemu się nawet podobało, więc teraz będziemy go coraz częściej zabierać. Od września ruszamy na zajęcia. No przyznam szczerze, że mam trochę obaw, bo ja sama trochę wody się boję. Powiedzcie mi, co to jest z tą pogodą? Wczoraj był przeupalny dzień, po prostu nie szło wyjść z domu, nie było czym oddychać. Dzisiaj rano wstajemy z Tadziem i burza. Deszcz leje jak z cebra, zimno na dworze. Teraz jest godzina 11:40 i z powrotem jest upał. W ogóle nie ma śladu tego deszczu, tej burzy, tego chłodu. Znów się zrobiło gorąco. No jedyny plus, jak przestało padać, to możemy wyjść na spacer i jak tylko wyszliśmy na naszym wjeździe, już Tadeusz zastał, więc mały przynajmniej będzie wyspany, a burza mu nie służyła, bo taki od rana był trochę bardziej marudny, więc zdecydowanie jak się prześpi, to mu dobrze zrobi. A jak tylko dojdziemy do domu, to pokażę Wam moje ostatnie zakupy paznokciowe oczywiście, bo kręciłam dla Was Denko i Hall przecież dosłownie w zeszłym tygodniu. I nie wiem, czy on już nawet trafił na kanał, bo albo najpierw pójdzie vlog, a później ten haul z Denkiem, albo odwrotnie. Więc podejrzewam, że jeszcze nie widzieliście tamtych produktów, a do mnie już przyszła nowa przesyłka. Ale kupiłam kilka rzeczy do filmów, typowo do przetestowania do filmów. I teraz robiłam sobie zakupy na stronie Just Nails, dlatego że oni mają bardzo szeroką gamę marek dostępną, szeroki asortyment i robiłam tam zakupy po raz pierwszy, ale akurat mieli wszystkie produkty, które chciałam przetestować, więc bardzo fajnie, bo w jednym miejscu za jedną przesyłką i za chwilę jak dojdziemy do domu, tu kawę Wam pokażę, co tam się fajnego znajduje. Dotarliśmy do domu, Tadzio sobie słodko zasnął i jeszcze chwilę będzie spał, więc szybko pokażę Wam, jakie produkty zamówiłam, co tutaj mam i jakich filmów w najbliższym czasie będziecie mogły się spodziewać, bo oczywiście kupiłam te produkty głównie pod testy właśnie na kanał. Tutaj mamy wszystkie produkty, ja już sobie odpakowałam wszystko, więc wszystkie folie i te elementy ozdobne
wypakowuje. W środku mamy te serduszkowe wypełniacze. No i oczywiście produkty, które zamówiłam. Już Wam je dokładniej pokazuję. Numer 1 jest to marka Hesi i jest to pyłek w płynie, który, uwaga, jest malutki, daje piękny połysk, ale kosztuje 5 dych. Ogromna kwota, więc będziemy testować, czy to jest warte. Nienawidzę bałaganu, jaki robią pyłki. Uwielbiam ich błysk, ale nienawidzę tego, że wszędzie fruwają. Więc może jest to jakieś rozwiązanie. Wziąłem sobie taki kolor wpadający lekko w odcień różu. Myślę, że to jest czasami o taki niebiesko-różowy, widoczny nawet na tym pyłku. Więc będziemy sobie testować. Chciałam też kupić z Maker, ale już nie był nigdzie dostępny, więc przetestujemy sobie ten. Drugi produkt, który kupiłam, to jest marka El Arto i to jest pędzelek do żelu. Ja teraz troszkę więcej pracuję żelem i moje pędzelki wszystkie zdecydowanie nie dało się polecać, bo mój ulubiony z Madame Glam po prostu jest tu ciężko dostępny, więc chciałam coś nowego. To jest gel brush oval dokładnie i to jest bardzo fajny pędzelek. Zobaczcie, on jest dosyć duży. Ale włosie jest cieniutkie i to właśnie lubię, jest pięknie zaokrąglony. No wydaje mi się, że będzie się nim bardzo fajnie pracować. Widziałam na różnych filmikach, jak dziewczyny nimi pracowały. W kilku miejscach nawet się zatrzymałam, co to za pędzelek i za każdym razem okazywało się, że ten. Więc gel brush over marki El Arto. Kolejna rzecz do przetestowania. To są te silikonowe formy do frencha. Ja nieraz o nich wspominałam Wam w nowościach różnych miesięcy. Wzięłam dwie marki, Nails Company i El Arto. Wzięłam też dwa różne kształty, oba na krótkie paznokcie, ale jeden na bardziej takie migdałki, a drugi na owale czy kwadraty. Przetestujemy sobie, zobaczymy, czy są między nimi jakieś różnice, które wybrać, które warto, bo różnica jest w cenie. Jedne są za 15, drugie są za 20 zł. I kupiłam jeszcze jedną rzecz, to jest frez. Ja ogólnie mega lubię do opracowywania skórek takie stożki, ale wszystkie, które mam, są z niebieskim oznaczeniem, a ten jest z czerwonym, więc jest delikatniejsza gradacja dla takich delikatniejszych skórek. Ten frez jest marki Iconace, no tutaj jeżeli Was interesuje, to macie wszystkie te numery. I ten frez kupiłam z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałam taki stożek czerwony, delikatny, a po drugie w Just Nails macie tak, że jak kupicie frez, to macie przesyłkę gratis, więc połowa ceny frezu już się pokrywa tą przesyłką, a to jest gratis. To jest kolor So Simple 1 marki Claresa, kolor różowy, w takim bardzo ładnym, lekko fuksjowym, lekko rozbielonym kolorze, taki tradycyjny, bardzo ładny kolor różowy, więc na pewno też sobie go przetestujemy, tym bardziej, że wydaje mi się, że można by go fajnie połączyć z tym pyłkiem z Hesi, chociaż do testu oczywiście wleci na pewno na kolor jasny, pastelowy i na 100% na kolor czarny. Więc to już są wszystkie produkty, nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale możecie sobie zobaczyć, że będziemy testować na pewno te formy, na pewno będziemy testować ten pyłek z Hesi, no a ja będę sobie w międzyczasie pracować tym pędzelkiem z El Arto, ponieważ chcę go przetestować i dać Wam znać, czy jest to pędzelek godny uwagi. Całe to zamówienie wyszło około 160-170 zł, bo był jakiś kod rabatowy na chyba produkty El Arto. Tak mi się wydaje, więc gdzieś tam się jakiś rabat załączył. Ten pędzelek kosztuje chyba 55 zł, bo tego jeszcze nie mówiłam, a frez około 3 dyszek. Więc będziemy sobie te produkty testować. Dajcie znać, czy coś z nich Was zaciekawiło, czy czekacie na któryś z tych filmów, który wrzucić jako pierwszy. Jeżeli widzicie, dosłownie kilka produktów, ale coś fajnego do przetestowania. No jestem mega ciekawa tego pyłku w płynie, bo słuchajcie, no 5 dych za pyłek w płynie jest mega dużo, ale byli oni jednak na naszym takim rynku tutaj pierwsi. Tak wnioskuję z odcinków nowości. Później pojawiła się marka SPN, też mają dostępne chyba 3 kolory, ale ich pyłki kosztują 55, więc jeszcze są droższe i dają trochę inny efekt. Mi właśnie zależało nad czymś takim. I marka Maker. I oni mają trochę tańsze. Słuchajcie, chyba 29,90. To i tak dużo za taki pyłek. Moim zdaniem to powinno kosztować 19 zł. I to i tak by było niemało. Ale marki Maker nigdzie nie mogłam dostać. Nawet u nich na stronie. Nigdzie po prostu. Więc stwierdziłam, że wezmę ten. Wypróbujemy, zobaczymy. I dalej będziemy myśleć co i jak. Bo oczywiście są dostępne też na AliExpress. Ale wiecie, że ja mam takie mieszane uczucia do takich preparatów kładzionych na płytkę. Przy pyłkach mogłabym się skusić. Waham się. Zobaczymy przy tym jednym, czy to w ogóle zdaje relację. Ale dajcie znać, czy chcecie może takich z AliExpress. Mam jeszcze jeden pomysł na taki pyłek.
Żeby pokombinować, czy może nie zrobić czegoś takiego samodzielnie. Zobaczymy, czy to wypali. Więc dawajcie znać, co Was interesuje, która z tych opcji, czy coś chcecie zobaczyć na filmie. Na test na pewno się pojawi, bo jak już ten produkt mam, to muszę Wam po prostu pokazać, czy to w miarę działa. Teraz biorę się za obiad, później wlecą jedne pazurki, a wieczorem muszę jechać ogarnąć brwi, bo już każda żyje w swoją stronę i może wieczorem uda mi się trochę usiąść do montażu tego vloga, żebyście jak najszybciej mogły go zobaczyć. Miałam wczoraj dwie książki. Jedną dla siebie, drugą dla mamy. Później się wymienimy. I słuchajcie, pierwszą z nich na pewno będziecie kojarzyć. Jak myśleć o sobie dobrze? To jest dosyć popularna książka, ale myślę, że może mi się przydać. Myślę, że każdemu z nas przydałoby się takie myślenie o sobie dobrze. Samoakceptacja, życie bez lęku. Podobno bardzo fajna książka, więc jeżeli ktoś z Was czytał, to dajcie znać, czy faktycznie polecacie. Ja chętnie ją przeczytam i dam Wam znać, co i jak. No i jak wrzucałam tą do koszyka, wyświetliła mi się jeszcze jedna książka. Kobiety, które myślą za dużo. I słuchajcie, to zabrzmiało jak ja i moja mama. My po prostu wszystko nadmiernie analizujemy, wszystko po prostu potęgujemy, niepotrzebnie rozmyślamy o rzeczach, które nigdy się nie wydarzą, przez co dosyć ciężko jest czasami po prostu się wyłączyć, wychillować, odpocząć. Jak uwolnić się od nadmiernego myślenia i osiągnąć spokój? No brzmi obiecująco. Zobaczymy, czy te dwie książki zmienią coś w naszym podejściu, czy będziemy o sobie myśleć trochę lepiej i odpuścimy czasami niektóre myśli. Dam Wam znać, jak te książki się sprawdzają. Czy to faktycznie są takie pozycje warte przeczytania. Jeżeli macie jakieś książki do polecenia, które myślicie, że mogą zmienić takie codzienne życie, takie podejście, żeby żyć troszkę mniej stresująco, troszkę się po prostu czasami wyluzować, to dawajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam jakieś nowe pozycje. Kolejny upalny dzień vlogowania. Rozpoczynamy od wyjazdu do moich rodziców, więc samego rana z Tadziem się spakowaliśmy, przyjechaliśmy, on troszkę pobawi się z dziadkami, a ja wziąłam sobie laptop. I nie ukrywam, że mam nadzieję, że uda mi się troszkę tam poklikać. Później przejdziemy się na jakiś spacer i pewnie wrócimy do domu dopiero wieczorem. Zobaczcie w ogóle, jaki piękny moja mama ma w tym roku ogródek. No, przyznam szczerze, że nie mam nic wspólnego z moim ogródkiem. Ja nie mam do tego takiej ręki, ale no przepięknie, aż miło tutaj popracować, więc jak przyjeżdżam sobie z laptopem, to widzicie, tu mam miejscóweczkę, tam Tadzia sobie śpi, a ja sobie trochę popracuję w takim przyjemnym otoczeniu, mała kawka, świeże powietrze, cień i można pracować. Zobaczcie, jakie ogromne kwiaty, są tak ciężkie, że aż leżą na ziemi. Tak Wam przyłożę do tego moją pięść, naprawdę przeogromne, piękne są te hortensje. Z drugiej strony też są hortensje. One już mają dużo mniejsze kwiaty, ale za to jest ich dużo więcej. Wyglądają jak takie przepiękne bukiety. Tutaj są też te piękne trawy, one fajnie uzupełniają tą przestrzeń pomiędzy kwiatami, magnolia. No po prostu piękny ogródek. Ja przyznam szczerze, że nie mam za bardzo ręki do robienia ogródków i nie do końca lubię to, ale może teraz, gdy będę mieć swój ogródek pod swoim domem, to może troszkę się zmieni i mam nadzieję, że kiedyś mi się też uda mieć taki mały kącik z takimi pięknymi kwiatami. Zaczynamy dzień od mojego ulubionego śniadania, czyli jak zawsze owoce z jogurtem naturalnym. Dzisiaj mamy gruszkę i brzoskwinię. Do tego dodaję sobie zawsze cały duży jogurt naturalny. Oczywiście, jeżeli chodzi o owoce, to staram się brać te sezonowe, natomiast jakoś ostatnio trochę gorzej mi idzie, chociaż mamy maliny u teściowej w ogródku, więc chyba się muszę wybrać, bo aż wstyd, żeby mając maliny okrok, nie mieć ich przy śniadaniu takim owocowym. Chociaż malin do śniadania zawsze tylko trochę, bo one są dosyć kwaśne i słodkie. Do tego ja jestem uzależniona od migdałów, więc zawsze rzucam no, taką dosyć sporą ilość. I na koniec musli. Ja sobie musli pomieszałam z takimi płatkami owsianymi, więc sobie zawsze wsypuję trochę tej mieszanki. Wygląda bardzo apetycznie, do tego kawka i rozpoczynamy kolejny dzień. Słuchajcie, dzisiaj mnie tak boli głowa cały dzień, więc założyłam już okulary sobie
I teraz wzięłam już tabletkę, bo już się poddałam po prostu. A jeszcze dzisiaj akurat robimy teraz, więc jest cały czas hałas, cały czas jakieś pukanie, stukanie, więc to wszystko aż odbija mi się w środku głowy. Biorę się znowu za prasowanie i ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że przecież ja już w tym vlogu prasowałam raz. No ale jednak z maluszkiem tych rzeczy jest cały czas full do prasowania. Tu możecie zobaczyć, jakie mam przepiękne gradiole z ogródka mojej teściowej. Żółte, fioletowe, czerwone, taki ogromny bukiet. Więc w takim miłym otoczeniu biorę się za kawę, za prasowanie. No i oczywiście mam za sobą przez cały czas towarzystwo. Tadzio bawi się na macie. I słuchajcie, takie duże, piankowe maty. To jest dla takich dzieci po prostu najlepsze rozwiązanie. Tym bardziej teraz, gdy on już robi obroty i nie mogę go odłożyć na niczym, co jest powyżej podłogi i zostawić, bo on po prostu zaraz się przekulnie. A tak jest sobie na piankowej macie, koło mnie bliziutko, a cały czas się bawi, ma swoje zabawki, obraca się, patrzy sobie przez okno, patrzy, co ja robię, więc możemy ten czas spędzać razem, jednocześnie ja mogę coś w tym czasie zrobić, takiego właśnie jak prasowanie, więc bierzemy się razem do prasowania. Tak wygląda nasze stanowisko pracy, czyli jak widać, ja tutaj ładnie prasuję, Tadziu pięknie bawi się na macie, a za oknem robi się taras, więc Tadziu jest zachwycony, bo może sobie spoglądać przez okno, co tam się cały czas ciekawego dzieje. Rzucę Wam małą zajawkę tego, jak wygląda ten pyłek z Hesi. Zobaczcie, to jest taki różowo-niebiesko-fioletowy z lekką taką złotą poświatą kolorek. Przepięknie wygląda, tu jest akurat na kolorze czarnym. No i faktycznie pyłku nigdzie dookoła nie ma. Zobaczymy dalej, będzie o tym filmik, więc sobie zobaczycie. I pokazać Wam jeszcze chciałam ten kolor z Claresy, to jest So Simple numer 1. I to jest odcień koloru różowego, ale taki bardzo ciepły, troszkę malinkowy, lekko przygaszony, lekko pastelowy, taka bardzo naturalna barwa, która fajnie będzie wyglądać nawet na bardzo króciutkich paznokciach, więc bardzo ładny kolorek. Mamy już po godzinie 18, chata ogarnięta, wyprasowane, wszystko gotowe. Jedziemy spędzić trochę czasu ze znajomymi. Teraz powoli powstaje, ale można już na niego wyjść i z niego skorzystać, więc w niedzielę siedzimy sobie z mrożoną kawką i odpoczywamy w cieniu. A ja chciałam Wam dać znać, że porobiłam porządki w playlistach na YouTube i teraz jest tam dużo bardziej czytelnie, więc jeżeli szukacie czegoś o zdobieniach, to jest jedna playlista, gdzie testuję metody i produkty do zdobień. Druga playlista, gdzie mamy zdobienia krok po kroku, każdy etap pokazany, jak je wykonać. Na przykład są kolejne dwie playlisty dla osób początkujących. Jedna mówi o tych szkoleniach online, czyli taka podstawa rozpoczęcia pracy z hybrydami, a druga jest o podstawach różne, bardzo szerokie tematy. Tam są i produkty, i testy, i metody, więc tam jest troszkę więcej filmów. Mamy też takie z nowościami, czyli z tą serią, co pojawia się nowy odcinek co miesiąc. Jest też playlista z testami produktów z nowości. Wszystkie playlisty starałam się Wam fajnie opisać dokładniej, żebyście wiedziały, co się tam znajduje i mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam się łatwiej z tych playlist po prostu korzystało. To już jest wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. My mamy niedzielę, kończymy tydzień, kończymy vloga. Mam nadzieję, że uda mi się go na szybciutko zrobić i będziecie mogły go jak najszybciej obejrzeć. Dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać, jak Wam się podobają vlogi, czy cieszycie się, że wracają. Które elementy vlogów lubicie najbardziej? Będę wiedziała wtedy, czego po prostu więcej umieszczać w tych filmach. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.